Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu trzeciej kolejki PKO SA pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Bardzo proszę, trener drużyny WKS Śląsk II Wrocław, pan Łukasz Grudniewski. Dobry wieczór Państwu. Jest już bardzo późna pora, bo prawie w pół do 11. Cieszymy się z tego zwycięstwa bardzo, ponieważ było nasze pierwszy mecz wyjazdowy i wiemy, jak w pierwszej lidze ciężko się gra na wyjazdach, szczególnie tutaj w Opolu, gdzie Opole ma bardzo dobrych, doświadczonych zawodników. Sala jest specyficzna, bo tablice tutaj przyjmują praktycznie każdy rzut, więc dwa punkty wyjeżdżają do Wrocławia, zdobyliśmy 97 punktów. Graliśmy, myślę, bardzo fajną, ofensywną koszykówkę, zresztą tak samo jak Opole. Dzisiaj wygrywamy, notujemy kolejne zwycięstwo na naszym koncie i mamy bardzo dobry start sezonu. Gratulacje dla moich zawodników, bo naprawdę podnieśliśmy się w drugiej kwarcie z minus 9 bodajże, z minus 8. Pokazaliśmy wtedy charakter, wróciliśmy do gry. A w drugiej połowie w sumie już kontrolowaliśmy tempo i do końca byliśmy lepszym zespołem. Dziękuję bardzo. Michał Kroczak. Michał, dobry powrót do Opola. Bardzo się cieszę. Miło jest tu przyjeżdżać i być goszczonym tym razem. Pojedynek myślę, że się mógł bardzo podobać, ponieważ był ofensywny, szybki, dynamiczny. Cieszymy się, że ostatecznie przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą korzyść. Myślę, że kluczem do tego spotkania było trzymanie się zasad defensywnych i być cały czas skupionym na tym, co mamy robić. Cieszymy się, patrzymy już do przodu i przygotowujemy się do następnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymajcie. Proszę. Michał Lis. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny Śląska Wrocław. Zagrali bardzo fizyczny mecz. Gdzieś tam na początku zagrali swój basket. Myślę, że jako młody zespół będą się tym charakteryzować. Gdzieś na początku robić te swoje, że tak powiem, trapy, a następnie grać z szybkiego ataku. My po jakimś czasie, że tak powiem, ocknęliśmy się i graliśmy swój basket. Staraliśmy się wrócić. W momencie, w którym naprawdę graliśmy dobrze w obronie, brakowało tego celnego rzutu, aby postawić tą kropkę nad i potem gdzieś tam ten wynik troszkę uciekał, natomiast cały czas staraliśmy się walczyć do końca. Z mojej strony to wszystko, gratulacje dla drużyny Śląska Wrocław. Dziękuję bardzo. Trener Robert Skibniewski. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla naszych kibiców, którzy po raz kolejny stworzyli kapitalną atmosferę. Gratulacje dla Śląska. Wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie łatwy, że będzie to bardzo fizyczny mecz. Myślę, że przegraliśmy ten mecz w drugiej kwarcie, gdzie pozwoliliśmy rywalom rzucić 30 punktów. My zdobyliśmy u siebie 89 punktów przy zaledwie tylko 4 celnych rzutach za 3 punkty. Chcemy być ofensywnym zespołem z jednej strony, z drugiej strony chcemy być agresywnym w obronie. Mamy młody zespół. I chcemy to wykorzystać. Chcemy korzystać z atutów każdego gracza. Musimy trzymać się razem, musimy trenować razem. W końcu mieliśmy 2-3 treningi, gdzie pracowaliśmy w pełnym składzie, co cieszy. Idziemy w dobrą stronę, myślę, że będzie lepiej. To buduje. Kapitalne zawody zagrał Bryant, 32 punkty. Pokazał klasę. Cieszy mnie, że nasz obcokrajowiec z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. I tak jak powiedziałem, najważniejsze, że drużyna wychodzi z problemów zdrowotnych i możemy pracować razem, co mnie bardzo cieszy. Także do zobaczenia na następnych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.